Siema widzowie, z tej strony Zawias. W dzisiejszym odcinku powiem wam, czy warto grać w Sims 4. Zanim zaczniemy, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, a jeżeli film wam się spodoba, możecie udostępnić go dla znajomych. To bardzo pomaga dla kanału, więc byłbym wdzięczny. No i bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Od razu możemy przejść sobie do pierwszego plusa Simsów, a jest nim jeden z najbardziej rozbudowanych edytorów, jaki kiedykolwiek widziałem. W Simsach możemy zmieniać praktycznie wszystko, od poziomu tkanki tłuszczowej i umięśnienia, po kształt różnych elementów ciała, takich jak nogi, ręce, nos, a nawet cała głowa. W dodatku z kilkudziesięcioma stylami fryzur i jeszcze większą ilością ubrań uzyskujemy praktycznie nieskończoną ilość kombinacji na stworzenie naszej postaci. Kolejnym plusem, o którym dzisiaj powiem, będzie tryb budowy, który jest również bardzo dobrze zrobiony. Możemy w nim budować praktycznie wszystko. Posiadamy wiele elementów dekoracyjnych, opcje zmieniania wyglądu terenu, wiele roślin, różnego rodzaju sprzętu. Więc jeżeli ktoś lubi budować w grach, Simsy na pewno spełnią jego preferencje. Ostatnim plusem, który dzisiaj wymienię, będzie bardzo duża swoboda rozgrywki. Gra nie narzuca nam żadnego głównego celu, ku któremu musimy dążyć. Mamy pełną swobodę, więc jeżeli jesteśmy odpowiednio kreatywni, na pewno w Simsach znajdziemy coś dla siebie. W omówieniu plusów możemy przejść do minusów Simsów. Pierwszy z nich będzie taki sam jak w City Skylines, więc jeżeli nie widzieliście tamtego filmu, możecie wejść w kartę w prawym górnym rogu i go obejrzeć. A wadą, o której mówię, jest bardzo duża ilość płatnych dodatków, których cena jest bardzo zawyżona w stosunku do tego, co dane dodatki oferują. Nie jest to aż tak ekstremalny przypadek jak w Skylines, ale nadal, jeżeli chcemy mieć dostęp do wszystkich opcji gry, musimy wyłożyć całkiem sporą ilość pieniędzy. Kolejnym minusem będzie strasznie łatwa rozgrywka. Tak naprawdę każdy bez najmniejszych umiejętności jest w stanie na spokojnie zdobyć ogromną ilość pieniędzy w bardzo krótkim czasie. To bez żadnego doświadczenia czy oglądania jakichś skomplikowanych poradników. Wiele gier ma taki sam problem, ale w Simsach twórcy trochę przesadzili. To jak dla mnie również jest sporą wadą. Ostatnim minusem, który dzisiaj wymienię, będzie to, że gra szybko się nudzi. Jest to powiązane z poprzednim minusem, ponieważ mimo całkiem sporej ilości opcji, wszystkie najciekawsze możemy odkryć już po paru godzinach gry. Granie Simsy więcej niż kilkanaście godzin może być już całkiem nudne. Podsumowując, gra jest naprawdę całkiem fajna, ale niestety przez zbyt małą ilość contentu w Simsach bardzo szybko nie ma co w niej robić. Na szczęście od jakiegoś czasu gra jest całkowicie za darmo na Steamie, więc polecam każdemu z was przetestować sobie tą gierkę i wyrobić sobie własną opinię. Na sam koniec odcinka przypominam, że możecie wbić na Discorda, link w opisie. W dzisiejszym filmie to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, nara.